Słyszało się, jak ludzie śpiewali nabożne pieśni, modlili się głośno, to chórym takim, to nie jedna osoba, tylko chórym. A tutaj mieszkańcy Mysłowic, to jak na to reagowali? Wtedy, w tych czasach, to cichutko każdy był, nawet nie pisnął słowa, bo się bał, bał się ktoś powiedzieć. Bo jak tylko by się ktoś więcej przechodził, to go i zatrzymali, nie? Jak to więcej przechodzi, tym... Był to obóz przejściowy, z którego skierowano więźniów do Oświęcimia i innych obozów. Obóz ciężki, wielu więźniów zginął w czasie przesłuchań, szczególnie bunkrze śmierci. Nie wytrzymywali z przesłuchań, zanim się dostali. To tak mówili tylko tak więźniowie niektórzy, że stąd jak wyszli do Oświęcimia, to tak do sanatorium przeszli, stąd. To znaczy taki tu był ciężki obóz. Tam mamy masę problemów. Ja tutaj właściwie ten najważniejszy to jest fakt związany z szkodami górniczymi, że ten teren się tak obniżył, że jest pod lustrem wody rzeki. Czyli rzeka płynie właściwie na estakadzie obwałowanej. I ta część, przypuszczam, że będzie nie do uratowania. Panie prezydencie, do kogo należy ten teren, na którym istniał kiedyś obóz? Teren jest własnością Skarbu Państwa. Czyli nie należy do miasta? Nie, w tej chwili nie. Więc tak, tu w koło były baraki, tu były dwa, które stały rzędem, obok siebie i były dwa baraki murowane tam, po drugiej stronie. To były największe. W środku natomiast mieścił się budyneczek mały, który został zamieniony po prostu na karcer. W tym karcerze były najgorsze warunki, dlatego że były tam cztery izolatki. Tam zamykano zwykle na mały jakiś przestrzeni po jednej osobie w każdej izolatce. W roku 1991 Muzeum Pożarnictwa, które zajmowało teren po byłym obozie, opuściło go i przeniosło się do nowych pomieszczeń. Te baraki dawne poobozowe, które nam służyły za hale wystawiennicze, one się na pewno nie nadawały już do użytku. Dlatego myśmy się tutaj przeprowadzali, nie czekając na zakończenie inwestycji, bo tam nam niszczały zbiory. Tam sztandary wprost bezcenne sparciały, bo tam straszna wilgoć, tam nie było ogrzewania. Mimo że wodę się odpompowywało, to jednak ta wilgoć tam była na stałe zadomowiona w tych obiektach. No ale sugerowałem, żeby ratować to, co jest. Zarząd miasta Mysłowice. Muzeum Pożarnictwa zgłasza następujące wnioski. 1. Zaniechać odwadniania terenu. 2. Dokumenty i eksponaty znajdujące się w karcerze przenieść do stałej ekspozycji w Dziale Historii Miasta. 3. Tablicę pamiątkową po renowacji umieścić przy promenadzie, miejscu spacerów mieszkańców Mysłowic. 4. Budynki wyburzyć i po zasypaniu poszerzyć teren rekreacyjny. Wandalizm, jaki miał miejsce na terenie opuszczonym przez muzeum, był rażący, a ponadto tam jeszcze pozostał karcer, który był wyposażony w pamiątki po obozie, do którego były włamania.
wreszcie byliśmy zmuszeni zabrać to wszystko, co było, przenieść tutaj wszelką dokumentację z karceru. No i w końcu po kilku włamaniach, po urwaniu kłódek, sztab metalowych, zabrano się do rozbiórki samego karceru i karcer też został rozebrany. Karcer gdzie był? Karcer tu, w tym miejscu, tak. A teraz jakby tutaj, obecnie to można powiedzieć za tym wiadrem, które tu widzimy, tak? Tak, 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 tak. Pan Stanisław Dyduch, prezydent miasta Mysłowice. Muzeum Pożarnictwa uprzejmie informuje, że od dnia 10 października teren dawnego muzeum nie może być odwadniany. W nocy z 9 na 10 października bieżącego roku nieznani sprawcy po włamaniu do pomieszczeń, w którym była zamontowana pompa, skradli silnik elektryczny. Wkraczają wojska radzieckie, kształtuje się nowa władza w Mysłowicach i od razu wykorzystywano pomieszczenia tych obozów z kolei dla ludności z Górnego Śląska. Umieszczano tu w szczególności tych, którzy otrzymali Volkslistek grupy drugiej. Nawet jeżeli tego nie chcieli, to zależało od decyzji oczywiście okupanta, ale tych ludzi natychmiast karano, umieszczano tu w obozie. A poza tym do obozu dostawali się także ci, którzy przybywali z wojska niemieckiego. I jakie to na panu robi wrażenie teraz? No straszne, straszne. Jest to okropne miejsce, no ale wie pan, nie szukajmy tych winnych. Nie szukajmy winnych, bo wydaje mi się, że byśmy się nie doszukali, a sytuacja jest taka, jaka jest. I na pewno to wcześniej czy później woda zaleje. To widać wyraźnie po prostu. Ten poziom rzeki przy jakimkolwiek małym przypływie przewyższa poziom tego gruntu, co tu stoimy. Co pan myśli zrobić? Jakie najprostsze rozwiązanie by było? Wie pan, co się da uratować po prostu? Nawet ten pomnik, który tu stoi, go uratować, a gdyby się dało odtworzyć tam te budynki, które są po prostu na górce, to może jeszcze przynajmniej tablicę na ich pamiątkową postawić. A pan, panie prezydencie, składał tutaj kwiaty, tak? Tak, gdzie? Składałem tu właśnie pod tą tablicą. Jak wchodzili... on tam doszedł? No, wchodziliśmy po deskach. Były trochę lepiej ułożone, no innego wyjścia nie było. A pan jest od jak dawna tutaj prezydentem? Cztery dni. A ja? Sześć miesięcy. Tylko zawsze ta delikatna kwestia, byłeś chłopie obywatelem tu, nie, tego miasta, może by należało tu przyjść. Akurat szczęście mnie, znaczy nieszczęście mojej rodziny dotknęło, oni nie byli tutaj. Ginęli zresztą gdzie indziej, ale wie pan, ale czy zawsze się trzeba do sumienia obywateli odwoływać? A może niekiedy trzeba się odwołać do kogoś, kto ma pieniądze? Dzisiaj to wszystko jest oparte o pieniądz. Tu trzeba by to ponieść koszty. My będziemy się starali jakieś drobne koszty ponieść, ale tak na dobrą sprawę to powinno być jakoś w gestii. Wie pan, może nie będę wymieniał kogo, bo nawet nie bardzo potrafię ustalić w tej chwili. A może nikt nie jest za to odpowiedzialny. Może to tak po prostu zanika. No i nasza tradycja. Dziękuję. A to wiecie panowie, co to jest? Co tam, to jest? Tamto to ten obelisk. Nie. Towarzysz Lenin. A skąd on się tu wziął? Z Wesołej. On stał koło szkoły w Wesołej. Bardzo potężny
pomnik, no i później go przeniesiono tutaj. Aha, ale on nie ma głowy, zdaje się. Nie ma, nie, nie wiem, gdzie ta głowa się podziała. Tam miał, wesołe miał. Wesołe miał, głowy, a tutaj już nie ma. Tam jest napisane, Polak potrafi, jak czytałem. No to dowcipnicie napisali. Proszę bardzo. Zresztą tam, gdy stał w Wesołej, ciągle mu malowali go jakimiś farbami, przyprawiali mu różnego rodzaju historie i tak dalej. I nareszcie taki los go spotkał. Myślisz pan, że to łatwo taką głowę było oderwać? No trudno, myślę, nie wiem, albo to jak się przewrócił, głowa odpadła, albo też utrącono i nie widzę tej głowy tutaj. Resztki, ale to chyba nie było.